Siemanko, siemanko, tutaj Seba i u kogoś pod balkonem. Nagrywam ten vlog. No i tak, no co gdybym miał wyjechać, wiecie, za granicę, nie wiem gdzie, ogólnie do Londynu to nie mógłbym, bo paszport po prostu, no wiecie, stracił ważność, Niemcy, tam nie wiem czy miałbym dobrze. Holandia to na pewno nie, bo się przekonałem, że tam jest naprawdę ciężko być na ulicy. No oczywiście moje marzenia zawsze były Stany Zjednoczone. Jak to wiecie, że to po prostu, jeżeli miałbym tyle kasy, no to byłby to po prostu mój, jak to się mówi, mój pierwszy cel i myślę, że cel na bardzo długi czas. No, zależy jak to wszystko by tam wyglądało, co by się stało, tak? No i oczywiście, czy by było ok, czy by było dobrze. No i szczerze, powiem wam tak, że skoro jestem u siebie w mieście, to ja po prostu tutaj, wiecie, w moim mieście wychowałem się od malutkiego, bardzo się przyzwyczaiłem, tak? No i ogólnie to, jak byłem za granicą tam czy tam, to zawsze wracałem w to miejsce, bo wiecie, bo moje serducho po prostu zawsze ciągnęło mnie tutaj, moje serduszko, mój umysł, wiecie, wszystkie emocje po prostu sprowadzają mnie tutaj do tego miejsca. I no i ogólnie to, jeżeli miałbym się stąd wyprowadzić tak na stałe, oczywiście pewnie bym to zrobił, ale dla mnie byłoby to ciężkie, bo no po prostu, wiecie, są ludzie, którzy przyzwyczają się do jedynego miejsca, no i w tym jedynym miejscu chcą zostać, tam gdzie się wychowali. No ja jestem właśnie z takich osób, które kochają miejsce, kochają właśnie miejsce, w którym się wychowali, w którym po prostu nauczyli się tylu rzeczy. Nie wiem, no mam tutaj właśnie tyle historii związanych, tak, z moim miastem. No i nie wiem, czy to dla was dziwne, czy nie. Dla mnie nie. A poza tym moje Skierniewice przypominają mi, wiecie co? W Wisconsin. W sensie, no nie, może to taki... Nie wszędzie, ale tak w niektórych miejscach. Wiem, to też dziwne. Dobra, bo po prostu powiedziałem o tym, bo wiecie, że jestem wielkim fanem sitcomu Różowe Lata 70. No i też lubię 90., ale najbardziej to do gustu. Wiadomo, że przypadły mi Różowe Lata 70. Bo dla mnie po prostu są fajniejsze, no i oczywiście są lepiej zrobione. No i oczywiście jeśli Stany, no to Los Angeles, Chicago, New York. Dalej to chyba nawet bym chciał zwiedzić Texas, może Kansas, w sensie takie miejsca, gdzie są te rancha, wiecie, rancho, czy tam jeszcze jest inna nazwa tego, są te, no ogólnie rancha, co nie? O, i to jest dla mnie, wiecie, najlepsza po prostu nazwa tego. A jak na razie to siedzę w Polsce, nigdzie się nie ruszam i oczywiście będę musiał doprowadzić się do porządku, co zrobię, wszystko będzie dobrze i trzeba mieć, wiecie, tą nadzieję, trzeba po prostu iść do przodu, pokonywać to, co w życiu przychodzi, ciężkie chwile, sytuacje, no i oczywiście po prostu jakby starać się nie robić to, co nie jest ok.
No, ja już będę leciał na autobus. Muszę dojechać na miasto, bo chcę po prostu jeszcze wejść do jednego miejsca, bo wiem, że tam też jakby pomagają osobom potrzebującym. Może jakąś pomoc otrzymam. Mam taką nadzieję, że otrzymam. No i chyba też wejdę zapytać się o to, czy mógłbym się zarejestrować, bo potrzebuję to, bo chciałbym iść do, wiecie, do lekarza. Oczywiście badania, no to przede wszystkim pewnie szpital. No chciałbym po prostu, wiecie, tak całe swoje życie już na 100% zacząć układać, bo nie jest ułożone, wiem o tym, ale trzeba się wziąć za siebie i no i wiecie co dalej. Dzięki za oglądanie, komentujcie, łapki w górę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie, no i bądźcie ze mną.